Cześć moi drodzy, z tej strony Bogutka. Tak sobie pomyślałam, że dawno na moim kanale nie było żadnego tutorialu, więc postanowiłam, że pokażę Wam, jak krok po kroku tworzę kartkę. Będzie to warstwowa praca, w której wykorzystałam elementy z AB Studio. Jak widzicie, mam tutaj już kilka rzeczy przygotowanych. Tutaj na przykład są listki, które po prostu zembosowałam na gorąco. Arkusz papieru to AB Studio Emerald Queen. A właśnie, a listeczki, które właśnie przed chwilą Wam pokazywałam, są też oczywiście od AB Studio z kolekcji zestawu stempli Dream. Moja kartka jest o wymiarach około 14,5 na 14,5 i każda kolejna warstwa jest po prostu o pół centymetra mniejsza. Jak widzicie, wybrałam taki papier, który stwierdziłam, że on bardzo gubi się na tym tle, dlatego pod tą właśnie jedną warstwę podłożyłam kolejną z białego papieru. Przy nakładaniu kleju pamiętajcie, aby sobie zostawić taki odstęp od brzegu kartki 1 mm, aby po prostu ten klej Wam nie wyciekł poza jego brzegi. I pamiętajcie, że nie należy go używać aż tak dużo. To jest klej introligatorski i on na pewno Wam chwyci kartkę. Tutaj akurat im więcej, tym lepiej, nie ma jakby swojego przełożenia. Kolejnym etapem mojej pracy jest radełko. Ostatnio chyba wszystkie moje prace muszą mieć wykorzystane właśnie to narzędzie. To daje taki fajny efekt, takiego jakby trochę przeszycia, ale też fajnie podnosi kartkę, co daje jej więcej trójwymiarowości. A tutaj tworzę dystans ze zwykłego papieru, który wykorzystuję do tworzenia baz. Przyklejam jeden do drugiego, tym samym nie marnujemy papieru, nie wyrzucamy ścinków, a pięknie nam się tworzy dystans, nie za duży, ale zawsze właśnie jest widoczny i ta praca jest leciutko też podniesiona. Następnie kolejne elementy. Wykorzystuję gipiurę oraz elementy z Tickboardu od AB Studio. To są takie łańcuszki oraz wianek. Musicie pamiętać, że Tickboard jest bardzo, bardzo gruba. To bardzo, bardzo gruba tektura. Grubsza oczywiście niż birmata i przyjmie bardzo dużo mediów. Tak więc możecie chlapać, poprawiać, przemalowywać i na pewno się z nią nic nie stanie. Tutaj stwierdziłam, że właśnie ten wianuszek rozbielę, żeby to taki ładny dawało mi kontrast. I do tego celu wykorzystuję gesso. Maluję to dwa razy, aby ładnie przykryło mi właśnie tą tekturkę, żeby nie było widać tej szarości. Natomiast jeżeli chodzi o te łańcuszki, stwierdziłam, że je ładnie zembosuję. W tym celu wykorzystuję pudry do embossingu z Rangera. I ja akurat tutaj wykorzystuję Daber. On jest właśnie bardzo fajny do takich mniejszych elementów, gdzie nie potrzeba jakby smarować i pudrować dużych powierzchni. Jedną tekturkę zembosuję w kolorze złotym, a drugi będzie to Mint Chip Speckle, również od Rangera.
tak sobie przymierzałam te tekturki i tak stwierdziłam, że jednak ten mint chip jest troszkę za blady i gubi mi się na jego piórze. Dlatego, dlaczego nie, dodam sobie troszeczkę złota do tego, żeby właśnie więcej się odznaczało. Układam sobie tutaj kompozycję i odcinam taki pasek, aby przykryć te elementy jakby łączące się ze sobą. I odcinam tutaj taki koniuszek, żeby ta kartka wyglądała na taką jakby skończoną, że rzeczywiście ten łańcuszek jest tam doczepiony, a nie, że po prostu się urywa nie wiadomo w jakim miejscu. A teraz sobie układamy kompozycję. Wszyscy mówimy o tej kompozycji, ale tak na dobrą sprawę nikt do końca nie wie, co to jest. Jak dla mnie kompozycja to jest układ elementów na danej pracy i w tym momencie już musimy patrzeć na tę naszą pracę jako na całość. Skoro to jest kwadrat, tak jak tutaj Wam pokazuję, i mamy elementy właśnie takie koliste też, prawda? Zobaczcie, jak one się ładnie łączą, kółko, odwianka, prawda? Trochę tutaj z tymi łańcuszkami. To wybieram sobie w tym momencie taki punkt, ja to nazywam punktem przykuwającym uwagę, więc moim punktem, który będzie przykuwał uwagę, to właśnie będzie ten kwiatek po lewej stronie i właśnie wokół niego będę dobudowywać listki. Mam właśnie te listki zębosowane, więc tak dodaję, żeby ta praca była lekka, czyli podtykam te elementy pod właśnie ten środek kwiatka, tak aby po prostu tworzyły ładny, można nazwać bukiet. Więc zawsze sobie żartuję, że teraz to się bawię we florystkę i właśnie układam bukiet z kwiatów. I tak trochę to właśnie wygląda moim zdaniem. Popatrzcie sobie właśnie na różne bukiety florystek, to zawsze będzie Wam później łatwiej komponować takie elementy na kartce. Łączę tutaj elementy papierowe z arkusza do wycinania z Emerald Queen AB Studio, a także elementy, które właśnie są z kalki albo też papierowe. One nadają takiej różnorodności pracy i też mam wrażenie, że ta
praca jest taka lżejsza i niemonotonna. U mnie, aby kompozycja była spójna, wszystkie takie dziury, takie przestrzenie muszą być zagospodarowane, żeby nie wyglądało to po prostu jak puste albo jakieś takie, nie wiem, niedorobione. Dlatego też właśnie wszystkie te upychacze staram się wcisnąć tam, żeby właśnie takich pustych przestrzeni było jak najmniej. Czasem to nie jest łatwe, aby znaleźć idealne miejsce dla kwiatka, tak więc widzicie, po którejś tam próbie udało mi się zdecydować, że to będzie jednak właśnie to miejsce. Tak więc nie bójcie się próbować, bo to właśnie o to chodzi, żeby przykładać, spojrzeć i wedle Waszych preferencji doklejać tam, gdzie Wam pasuje. Ostatnie szlify, złoty sznureczek, też właśnie doklejam, aby dodatkowo dodać kolejnej tekstury, jednak ten kolor jest kolorem, który już występuje na kartce, więc jest to złoty łańcuszek, który właśnie ma dodać takiego troszkę pazura. No i obowiązkowo chlapanie. Tutaj jest biała farbka, rozcieńczamy i po prostu delikatnie nanosimy kropeczki na całą pracę. I znowu zobaczcie, to jest kolejna tekstura, która jest dodana do całości. Jeszcze stwierdziłam, że mało tego blasku, dlatego używam wosku do podkreślenia tej tektury, którą pomalowałam na biało. Nie może oczywiście zabraknąć napisu, tak więc dołączam na kosteczkach dystansowych, wcześniej nanoszę klej dla pewności i co, doklejam do całości pracy. Moja praca jest już właśnie zakończona. Mam nadzieję, że Wam podobał się tutorial. Jeżeli macie jakieś sugestie, co chcielibyście, abym jeszcze podczas takich filmów, tutoriali opowiadała, to jestem bardzo, bardzo otwarta na propozycje. Napiszcie mi o tym oczywiście w komentarzu, gdyż te tutoriale, które tutaj dla Was nagrywam, są właśnie dla Was. Chciałabym wszystkim pomóc tworzyć jak najpiękniejsze prace i mam nadzieję, że właśnie tymi filmami troszeczkę Wam w tym pomagam. Chcecie do mnie oczywiście napisać na mediach społecznościowych Facebook oraz Instagram. To słuchajcie, do usłyszenia, do zobaczenia.